Tarnowa, Cieszyna czy Opola przyjechali uczestnicy konkursu Dekor Art, który odbył się w Żychlinie. Iga Dolecka przyjechała tu aż z Lublina. Zawsze ciągnęło mnie do takich plastycznych robótek, a tak naprawdę, że tak powiem, kulinarne wytwory cukiernicze też są troszeczkę moją pasją. Takie pierniki to małe dzieła sztuki. Ma pachnieć lasem, więc dlatego stąd choinka. Gwiazda betlejemska, bo kocham kwiaty, no i to musi być element na moich piernikach. Może jakieś złoto. Przygotowanie wymaga sporo cierpliwości, samozaparcia i talentu. W konkursie wzięło udział 7 zespołów wyłonionych w drodze ogólnopolskich eliminacji. Uczniowie przesyłają zdjęcia zarówno prac, jak i siebie podczas tych prac, podczas wypiekania pierników, żeby było wiadomo, że to jest praca samodzielna. Jak przyznają organizatorzy, ci, którzy dziś przyjechali do Żychlina, to najlepsi z najlepszych. Ci finaliści, którzy są zaproszeni tutaj dzisiaj, to są naprawdę najlepsi uczniowie z całej Polski i oni wszyscy już są wyróżnieni. Nie dlatego, że byśmy nie chcieli kogoś puścić bez nagrody, ale dlatego, że to jest naprawdę poziom już bardzo wysoki. Te opinie potwierdza jury konkursu. Jako jury mamy naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo poziom jest duży i w sumie te prace naprawdę prezentują już to, że te osoby, które robią, znają się na lukrze królewskim. A ten materiał to dla cukiernika wymagający przeciwnik. Cukier jest bardzo kapryśny i jest bardzo wrażliwy na warunki atmosferyczne, na ciepło, na wilgoć i naprawdę trzeba go trzymać w ryzach. Dlatego jurorzy oceniali pracę w kilku aspektach. Przede wszystkim wielotechniczność, czyli ile technik zostało użytych, czy oprócz lukru zostały użyte jakieś materiały, estetykę, całą prezentację, czyli nie tylko samą pracę, ale jak całościowo praca została zaprezentowana, no i umiejętności. Konkurs organizowania pierników Dekor Art organizowany jest w Żychlińskim Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych od 5 lat.